mamy takie naturalne substancje, które występują w organizmie, organizm sobie na co dzień z nimi radzi, i są ksenobiotyki, czyli jakieś takie nienaturalne, sztuczne metabolizmy organizmu, obce dla nas, zupełnie dla nas obce. Jak organizm oczyszcza się z toksyn? Jednym z najważniejszych narządów oczyszczających nasz organizm jest oczywiście wątroba. Ona neutralizuje różne toksyny, różne ksenobiotyki, substancje obce, starając się łączyć te substancje z pewnymi nośnikami, dzięki którym substancje obce łatwiej są wydalane albo przez drogi żółciowe, albo przez skórę, albo przez nerki, tak? Albo wydychane z powietrzem przez płuca. Kolejna ścieżka to jest, jak organizm oczyszcza się przez skórę, czyli mamy pot, który wydziela różne substancje toksyczne w pocie, tak? I ten transport do skóry i parowanie wody i wydzielanie substancji trujących z potem może odbywać się poprzez docieranie tych substancji przez układ limfatyczny albo przez krew. To jest bardzo skomplikowany system. Niezwykle ważnym elementem odtruwania, to też jest ważne, dlatego że znalazło się w programie Turbo Detox, jest to, żeby nasze jelita były zdrowe. Bez zdrowych jelit nie mamy prawidłowego oczyszczania. Nerki. Dla nas to bardzo oczywiste. Jakbyśmy zapytali, co jest narządem wydalniczym, który usuwa najwięcej toksyn, to bardzo wiele osób powiedziałoby, że są to nerki. Ale proszę pamiętać, że są również inne drogi, tak jak wspomnieliśmy, wątroba, skóra i płuca. Ruch rzęsek usuwających świństwa z przewodu układu oddechowego jest bardzo ważnym elementem usuwania na przykład toksyn pochodzących ze spalin, z powietrza, którym oddychamy, czy powietrza osób palących papierosy. I teraz wracając do tematu głównego naszego spotkania. W jaki sposób możemy szybko oczyścić organizm z różnych toksyn? No, musimy użyć różnych punktów uchwytu i różnych roślin, aby pobudzić maksymalnie dużo narządów do usuwania toksyn i wspierać je. Czyli poza preparatami, substancjami, roślinami, które za chwileczkę wymienię, proszę też pamiętać o odżywianiu i proszę pamiętać o odpowiednim nawodnieniu organizmu. Czyli sposób naszego bycia jest tutaj i życia zdrowego jest bardzo ważny. To musi być takie połączenie różnych narzędzi, żebyśmy mogli szybko się odtruwać. To, co proponujemy w systemie Turbo Detox, to jest połączenie trzech mechanizmów. Ekstraktów z aloesu z dodatkami, czyli Opti Aloe, mieszanki roślin wspomagających detoksykację organizmu w OptiDex i Colonactive, czyli połączenie błonnika ze zdrowymi bakteriami probiotycznymi. Troszeczkę, żebyśmy sobie wyobrazili osoby, do których kierowany jest ten program. Czyli czy Państwo bądź ktoś z Waszych znajomych należy do grupy, którą za chwileczkę sobie wymienimy. Mogą to być osoby, które często zapadają na infekcje układu oddechowego lub mają problemy z przewodem pokarmowym. Mogą być to osoby, które często odczuwają przemęczenie, brak siły, bo to jest jeden z objawów zatrucia organizmu. Mogą być też
osoby, które chcą się odchudzić i chcą przygotować organizm do procesu odchudzania. Są osoby, które mają problemy ze skórą. Skóra jest, jak Państwo wiecie, tym elementem całego systemu detoksu. W związku z tym bardzo często problemy skórne są objawem zatrucia organizmu. Są osoby, które mają nadwagę i otyłość, czy kłopoty z utrzymaniem prawidłowej wagi ciała. Osoby, które cierpią na wzmożoną potliwość. Osoby, u których często występują bóle głowy. I osoby, które odczuwają wzdęcia i zaparcia, tak? Czyli stąd Colon Active na przykład znalazł się tutaj w tym turbodetoksie. To są osoby, które mają poważne problemy z perystaltyką przewodu pokarmowego, jak też osoby, które odczuwają albo wzrost obrzęków, czyli puchną, bądź mają, szczególnie u pani jest ta wrażliwość na tą skórkę pomarańczową, tak? Czyli mamy zatrzymanie wody w organizmie, mamy obniżoną odporność organizmu. Jak mamy kogoś takiego, to my musimy pomyśleć, że ten program może być dla tej osoby. To jest bardzo szybki program. 30-dniowy program, bardzo krótki. Mamy długotrwałe zażywanie leków. Wspominaliśmy na początku, że jest to oczywisty aspekt, że musimy zawsze brać pod uwagę, że osoby nadużywające leków powinny często korzystać z programów odtruwających. Osoby nadużywające różnych toksyn, świństw, alkoholu, nikotyny, słodyczy, czy nadużywające kawy. I te wszystkie osoby mogą sobie wejść w krótki 30-dniowy program Turbo Detox, tak? Jak już powiedziałem, wykorzystując właściwości łagodzące, kojące, gojące i pobudzające układ pokarmowy w aloesie i poprawiające, wspierające odporność, silnie wspierający detoks zioła OptiDetox oraz Colon Active, czyli błonnik i bakterii. Teraz króciutko przypomnę, Państwo nie musicie tego pamiętać, przypomnę tylko trzy elementy składowe produktów, które wchodzą w skład Turbo Detox. Opti Bio Aloe. Czy to jest specjalna formuła, w której połączyliśmy miąższ liści aloesu, aby nie było tam aloiny, czyli żeby nie, ten preparat nie miał właściwości silnie przeczyszczających, bo to wcale nie jest takie najlepsze, kiedy bierzemy jakiś preparat. Niektóre osoby odbierają, kiedy zażylibyśmy niewłaściwej jakości aloes i mieli poważne problemy gastryczne i biegunkę, to takie osoby często myślą, że to jest efekt uczulenia. To jest po prostu efekt złej jakości preparatu. Niestety nie wszystkie osoby są, nie wszystkie preparaty są kontrolowane i wysokiej jakości. Tutaj na szczęście mamy do czynienia z najwyższej jakości kontrolą jakości zarówno surowca z upraw meksykańskich i hiszpańskich, na przykład na Wyspach Kalwaryjskich, ale tutaj też mamy dodatek do soku z aloesu, soku z owoców dzikiej róży. Wiecie Państwo, jak ciekawe właściwości pobudzające regenerację organizmu, a szczególnie pobudzające regenerację naczyń krwionośnych, mają ekstrakty owoców dzikiej róży. I w programie będziemy stosowali taka pojedyncza dawka, to będzie łyżka stołowa, tak? I tutaj za chwileczkę do tego dawkowania sobie jeszcze wrócimy. Sama roślina, same ekstrakty z aloesu słyną ze swojego dobroczynnego działania na organizm,
działania bardzo wielokierunkowego, dlatego że jeden z aspektów, na które wpływa aloes, to jest wspieranie naturalnego metabolizmu glukozy i wydzielania hormonu insuliny. Poza tym wpływ na prawidłową jakość tkanki łącznej, skóry, tak, włosów, paznokci, wspieranie odporności, bardzo korzystny wpływ na regulację hormonalną hormonów kobiecych i, co bardzo ważne, poprawa metabolizmu i poprawa motoryki i jakości pracy przewodu pokarmowego. Dzika róża, o której już wspomniałem, tak, to jest ten dobrostan, o którym my mówimy. Wspaniała roślina, zawierająca bardzo wiele cennych substancji, antyoksydantów i substancji wspierających odporność organizmu, jak też zawierająca dużo substancji regenerujących śródbłonek naczyń krwionośnych. No i jedna z moich ulubionych mieszanek, najczęściej rekomendowanych dla osób z problemami zdrowotnymi, czyli OptiDex, który ma bardzo szeroki wpływ na nasz organizm. Jak Państwo wiecie, zawiera bezcenne w fitoterapii, w ziołolecznictwie ekstrakty roślinne, jak bylice, jak brokuł, i tutaj też warto wspomnieć, że sam sulforafan z brokułów to jest jedna z najsilniejszych, najlepiej poznanych i rekomendowanych substancji przeciwutleniających, więc ekstrakt z brokułów wpisuje się wprost w jedną z najsilniejszych substancji, czy mieszankę substancji, którą możemy zastosować u osób zatrutych, tak, ksenobiotykami, substancjami obcymi. Oczywiście ekstrakt z goździkowca, orzech, który zawiera bardzo wiele substancji usuwających też, to jest też pewien aspekt, o którym wcześniej nie wspomnieliśmy. Toksyny pasożytów są również toksynami, które bardzo mocno wpływają na nasze zdrowie. Ja podam przykład, jeden przykład, szanowni Państwo. Ci z Państwa, którzy mają psy i koty, jest taka choroba toksokaroza, toksokara canis, czyli na przykład toksokara psia, czyli taki rodzaj nicieni, które niestety bardzo często występują u psów. W różnych badaniach, które były przeprowadzane na psach, szczególnie takich psach, pieskach, które pochodzą z jakichś ochronek, jakichś takich przytulisk dla psiaków, i te biedne pieski tam w 60% były zakażone tymi pasożytami. Bardzo cierpią szczególnie szczeniaki, ale niestety, szanowni Państwo, proszę pamiętać, że zdarzają się też masywne zakażenia pasożytami u naszych dzieci, a nawet u nas. Czyli my musimy regularnie brać preparaty, najlepiej naturalne mieszanki, które eradykują, usuwają patogeny z naszego organizmu. Masywne zakażenie toksokara canis w organizmie człowieka, szczególnie u dzieci, jest niebezpieczne, powoduje zaburzenia rozwoju i dojrzewania dziecka, czasem bardzo złe samopoczucie, i zdarzają się przypadki, szanowni Państwo, ja może Państwo się z tym nie spotkaliście, że dochodzi do zakażenia dziecka, gdzie pasożyty wnikają do mózgu, do nerek, do serca, a nawet do oczu. W związku z tym walka z pasożytami, które są, parazytologia to jest w ogóle dziedzina, której nie cierpię, to jest coś obrzydliwego. Niestety, jako lekarz muszę sobie również z tym radzić i dlatego proszę Państwa, żebyście pamiętali, że walka z pasożytami, żyjąc, nam się wydaje, w takim sterylnym środowisku, to pasożyty nie istnieją. Nieprawda.
Pasożyty są bardzo powszechnie występujące, są bardzo wiele uczelni w Polsce bada różne siedliska tych pasożytów, szczególnie tam, gdzie przebywają dzieci i proszę mi wierzyć, tych pasożytów jest tam pełno. I nasze kochane pieski i kotki i inne zwierzęta są siedliskiem pasożytów, w związku z tym opt, deks i ekstrakty tam zawarte mają wspierać nasz organizm również w usuwaniu tych patogenów, tych drobnoustrojów, tych pasożytów. Zielona herbata. Ja zachęcam wszystkich Państwa do wypijania codziennie wspaniałego napoju z zielonej herbaty. A stężony ekstrakt, który jest w OptiDex, wiecie Państwo, jaka jest jakość, jaka jest siła działania produktów Nature Day. To sam napój jest naprawdę wyjątkowy i z tego napoju powstał ekstrakt zagęszczony, który ma swoje właściwości właśnie detoksykujące i przeciwutleniające. To jest jedna z najsilniejszych, niepozornie zupełnie, tak paradoksalnie, bardzo często wypijana, ale chcę, żebyście Państwo wiedzieli, że ekstrakt z zielonej herbaty jest jednym z najsilniejszych na świecie antyoksydantów o udokumentowanym działaniu w medycynie, łącznie z onkologią. I trzeba darzyć zieloną herbatę wielkim szacunkiem i naprawdę polecam Państwu zielone herbaty wysokiej jakości, również do popijania sobie na co dzień, nie tylko zioła. Jest oczywiście chlorella i chlorella pełni tutaj taką funkcję też oczyszczającą, dlatego że jak Państwo wiecie, chlorella też potrafi w swoich właściwościach odtruwających łączyć się z metalami ciężkimi. Kolejna rzecz, która znalazła się w Turbo Detox, to jest Colon Active. Nie bez przyczyny. Tutaj pobudzenie perystaltyki oraz zastosowanie silnych bakterii probiotycznych, w tym wypadku 4 wyselekcjonowanych szczepów bakterii probiotycznych, powoduje, że połączenie mieszanki, czyli ekstraktów ziół zawartych w OptiDex i aloesu z dziką różą znacząco wzmacnia synergię działania tych preparatów wzajemnie jako substancji łącznie działających odtruwająco. Warto też przypomnieć, Szanowni Państwo, że taka mieszanka Turbo Detox jest idealnym przygotowaniem do odchudzania. Czyli to nasze wiosenne przygotowanie, za chwileczkę będzie tłusty czwartek, środa popielcowa, Wielki Post. Będziemy mieli świetną okazję dla tych z Państwa, którzy praktykują, żeby sobie zadbać o swoje zdrowie, a dla innych również zachęcam. Zbliżająca się wiosna to jest świetny pretekst do tego, żeby zadbać o nasz organizm. Po naprawdę ciężkim, ja osobiście miałem naprawdę ciężką jesień i zimę, niestety przechorowałem COVID, delikatnie, bo delikatniej nabrałem odporności, ale to zawsze kontakt z takim patogenem może się różnie skończyć. Później była rekonwalescencja, więc po takim wypoceniu się i wypaleniu 10 kg z siebie, człowiek wraca do sił i chcąc wrócić do sił, nabrać tej energii, człowiek odżywia się bardziej, czyli tak jak mamy ogólną zasadę w rekonwalescencji, organizm powinien dostawać więcej substancji odżywczej, czyli przybiera się na masie i trochę tłuszczyku człowiek na siebie ogarnie i teraz jest doskonały moment, jak już człowiek nabrał sił, żeby ten tłuszczyk spalić, odtruć organizm i przygotować się do wiosny i później do lata, żebyśmy się mogli cieszyć znów zdrowiem. No tak to jest w tym cyklu jesień, zima, wiosna, lato, w którym żyjemy, że niestety te zmiany pór roku wpływają na naszą dietę, na nasze zdrowie, na nasze zachowania dietetyczne. Stąd pomysł programu Turbo Detox, aby pomóc Państwu w tym, żebyście mieli łatwość w przyspieszeniu przygotowania się do tego, żeby być znów pięknymi, szczupłymi i zdrowymi po tym
okresie jesienno-zimowym, który mam nadzieję jak najszybciej od nas odejdzie. Tutaj też warto przypomnieć, że w Kolonaktiv jest babka Płeszcznik. To jest chyba najbardziej ceniona w tej chwili mieszanka, która nie tylko służy do odchudzania, ale też do pobudzania perystaltyki i do regulacji poziomu cholesterolu w organizmie. I to warto wspomnieć, złoty, nasiona złotego lnu, to Państwo pamiętacie, że już w OptiProbiosie pojawiły, więc bardzo cenimy to w naszych mieszankach, żeby one były, bo one są niezwykle cenne. Mają też swoje właściwości ochronne i zmniejszają stany zapalne, które mogą występować w świetle żołądka i jelit, tak? No i pektyny oraz ekstrakty z witaminy i antyoksydanty z jabłek, które znalazły się w mieszance Kolonaktiv. I teraz tak króciutko spróbujmy sobie podsumować i jeszcze raz, jak stosujemy Turbo Detox, w jakich dawkach i jak długo. Pierwsza rzecz, Opti Aloe. Proszę pamiętać, że Opti Aloe warto popijać wodą, letnią wodą, dlatego że większa ilość wody, jeszcze dodatkowo z aloesem, budzi nerki i organizm do oczyszczania, do wydalania z przewodu pokarmowego substancji szkodliwych. Stosujemy 3 razy dziennie 3 łyżki stołowe Opti Aloe, dlatego w zestawie Turbo Detox macie rekomendowane 3 opakowania Opti Aloe Bio, żebyście tego aloesu z wodą w ciągu miesiąca wypili naprawdę dużo. Później mamy standardowo dawkowany OptiDex, czyli mamy 2 razy dziennie po jednej kapsułce, rano i wieczorem po jednej kapsułce. No i mamy Kolonaktiv, którą stosujemy przez 20 dni rano na czczo jedną kapsułkę. Na czczo dlatego, żeby te substancje tam, czyli błonnik, pektyny, mogły przeczyścić nam przewód pokarmowy. Można popijać Kolonaktiv rano aloesem z wodą. Tak? To będzie fajna mieszanka, jak sobie weźmiecie te preparaty razem rano. Nie musicie ich rozdzielać, możecie sobie je wziąć razem. Dzięki temu uzyskacie, szanowni Państwo, lepszy efekt, silniejszy efekt. Może być taka sytuacja, że kiedy rano rusza perystaltyka, trochę ruszają nam hormony, weźmiecie Państwo taką mieszankę, to nas delikatnie mówiąc przeczyści, czyli bardzo szybko pójdziemy do lubikacji będzie spokój, ale taki też jest cel tej mieszanki. A już to szczególnie dotyczy osób, które mają problemy z zaparciami. Także tutaj polecam, podkreślam rolę tej mieszanki również dla osób, które mają zatruty organizm, bo ich perystaltyka nie działa prawidłowo. I to jest, no naprawdę, tych osób jest bardzo, bardzo wiele. Podsumowując, nasze dzisiejsze spotkanie, nie chcę Państwa zanudzać, ponieważ mamy walentynki i każdy z nas ma inne obowiązki, trzeba się udać do naszych ukochanych osób i spędzić z nimi troszeczkę czasu, a nie będziemy całego wieczoru spędzać z Turbo Detoxem, chociaż jest bardzo fajny. To podsumowując, podkreślam zawsze każdej osobie, z którą mam przyjemność pracować. Pierwszym i podstawowym elementem powrotu do zdrowia jest oczyszczanie organizmu z toksyn. Dopiero kolejne elementy jak odżywianie, witaminy, zioła celowane na określone dolegliwości są jakby kolejnymi etapami. To jest to najlepsze przygotowanie organizmu do podania substancji odżywczych, do odchudzania, do wycofania się stanów zapalnych, do wycofania się autoimmunologicznych problemów, do usunięcia pasożytów. Naprawdę bardzo szeroki zakres, tym bardziej, że jesteśmy, mam nadzieję, już po tym przewaleniu się zimy, czyli zbliżamy się do wiosny, gdzie ilość tych toksyn pochodzących ze spalin kominów będzie coraz mniejsza i będziemy mogli znowu oddychać pełną piersią, czyli usuwamy toksyny i po miesiącu możemy sobie wchodzić w następne programy, które będziemy Państwu proponować,
bardzo czekam w tej chwili na kolejne otwarcie OptiChange, czyli systemu odchudzania, i wspólnie z Państwem chciałbym wziąć udział w tym systemie. Osobiście również będę korzystał z tego programu, będę się chciał z Państwem dzielić swoimi efektami i pierwszy etap, który mamy w tej chwili trochę poza OptiChange, ale bardzo fajny, jest jakby takim wprowadzeniem tematycznym, to jest właśnie promocja Turbo Detox. Szanowni Państwo, pięknie dziękuję za uwagę. Życzę wszystkim Państwu bardzo miłego wieczoru. Do zobaczenia za tydzień. Jeżeli Państwo macie jakieś pytania, uwagi, bardzo proszę napisać tutaj na czacie, bądź jeżeli coś Państwu się przypomni, a to będzie najlepszy sposób i zawsze Państwu to polecam, to jest korzystanie z korespondencji mailowej i przekazanie nam swoich uwag i pytań na adres mailowy pytania@naturday.pl. Z mojej strony, Szanowni Państwo, dzisiaj to wszystko. Pięknie dziękuję za uwagę. Życzę jeszcze raz wszystkiego dobrego. Było mi jak zwykle miło. Pozdrawiam serdecznie. Tutaj widzę też silną grupę krakowską. Wczoraj miałem przyjemność być w Krakowie. Było przemiło, słonecznie i jak zwykle cudownie. Także mam nadzieję niedługo do usłyszenia i do zobaczenia.